pomysł oczywiście bardzo długo dojrzewał, ale mogę powiedzieć dokładnie, że on pojawił się na konferencji, którą organizował Social Venture Network w 1995 roku w Zurichu. I tam na tarasie siedział założyciel Business for Social Responsibility amerykańskiego, Josh Maidman, siedziała Anita Roddick, parę innych osób i ja. I właśnie myśleliśmy o tym, czy warto by było coś w tych nowych krajach, które właśnie się odradzają, pokazywać, żeby te kraje nie powtarzały takiego dzikiego kapitalizmu, jakim Amerykanie byli znudzeni. Forum odpowiedzialnego biznesu w dużym stopniu jest takim procesem koincydencjonalnym, gdzie właśnie urzędnicy Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele dużych firm i ludzie z organizacji pozarządowych doszli wspólnie do wniosku, że jest miejsce dla takiej organizacji. Staliśmy przed takim dylematem, kiedy mieliśmy dwie firmy. To była firma ABB i BP i obydwie były bardzo zainteresowane współpracą z nami, ale byliśmy zupełnie nową inicjatywą. To był rok 2000, kiedy wtedy się zupełnie nie mówiło o etyce biznesu, o nieodpowiedzialności społecznej biznesu. I pamiętam, że obydwie te firmy się wahały i tak się zastanawiały, no tak, jakby wyszła ta druga, to my byśmy też weszli. Więc właściwie myślę, że trudno powiedzieć, która z firm zaufała nam pierwszej. To są dwie pierwsze firmy, które zdecydowały się wyjść dzięki temu formą, mogły rozpocząć swoje działania. Dzięki otwartości zarządów ABB i BP, szczególnie tutaj pan Andrzej Brzozowski i pani Dorota Adamska byli dla nas takimi bardzo użytecznymi aniołami, którzy otwierali nam drzwi w dużych firmach. Dość szybko zorientowaliśmy się, że tak naprawdę to właśnie te firmy, które mają swoje polskie oddziały, bogatą aktywność w Polsce, są najbardziej otwarte i przygotowane do tego, aby uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. Nam się wydawało, że z tymi kilkoma firmami to będzie już przekonujący argument dla wielu innych, głównie korporacji, bo na początku rozmawialiśmy z korporacjami do tego, żeby do tego grona dołączyć. Tutaj się bardzo myliliśmy. Musieliśmy wspólnie z prezesem ówczesnym Maćkiem Kozakiewiczem odbyć bardzo wiele spotkań z prezesami, szefami działów PR, komunikacji, którzy bardzo często w ogóle miałam wrażenie, nie rozumieją, o czym my do nich mówimy. I miałam wrażenie, że ten rok 2000, 2001, 2002 to był taki okres, kiedy my już rozumieliśmy, wiedzieliśmy, co chcemy, natomiast rynek, czyli firmy zupełnie nas nie rozumiały. Takie mam wrażenie. Bardzo się zmienił przez te 10 lat. Praktycznie pamiętam jeszcze takie rozmowy, gdzie udawaliśmy się czy to też do prezesów, czy do ministrów środowiska, pracy, gospodarki i tak naprawdę nieraz mam wrażenie, że i my nie wiemy do końca, o czym mówimy, a szczególnie też przedstawiciele nie za bardzo. Idea odpowiedzialnego biznesu w roku 2000-2001 wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. A tak naprawdę dopiero po 2000 roku Komisja Europejska bardzo intensywnie rozpoczęła pracę przynajmniej nad dokumentami, gdzie wyrażała swoje stanowiska w tym temacie i to były też takie lata bardzo przełomowe, jeżeli chodzi o rozwój odpowiedzialnego biznesu w Europie, a co za tym idzie i w Polsce. Wtedy zaczęło się trochę o tym mówić, prawda? Ale to myślę, że trwało to przynajmniej przez 5 lat, kiedy mówiło się właściwie do ściany. Dopiero gdzieś tak w połowie, nie wiem, 2004-2005 jakby można było zacząć się spotykać z liderami biznesu, oczywiście głównie w korporacjach ponadnarodowych, które działały w Polsce, bo oni mieli już jakieś wytyczne od swoich centrali i szukali takiego partnera w Polsce, który by się tym zajmował, żeby głównie to robili jakby z powodu, żeby spełnić oczekiwania centrali. To, co było w roku 2000 i 2010, to jest nie niebo, a ziemia.
jak spotykam tutaj na targach dobrych praktyk osoby, które prezentują to, co w ich firmach się dzieje, to myślę, że widać, ja przynajmniej widzę, takie zadowolenie każdej, satysfakcję każdej z tych osób. Największym sukcesem społecznej odpowiedzialności biznesu jest to, że tak naprawdę pojęcie stało się już na tyle popularne w środowiskach biznesowym, też w społeczeństwie, że wydaje się, że większość, przynajmniej elit aktywnych członków społeczeństwa wie, co to jest, z czym się wiąże, w jaki sposób konstruowane są programy i relacje ze społeczeństwem, otoczeniem i interesariuszami. Największe osiągnięcie jest to, że wszyscy o tym mówią. W latach Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest znaną, szanowaną i poważaną organizacją pozarządową. Chcemy być platformą współpracy dla różnych środowisk, dla biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i środowisk akademickich. Wiemy, jakie mamy wartości. Wiemy, że chcemy być za kilka lat wiodącym think and do tankiem zajmującym się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mam nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać w naszej dalszej pracy energię i pomysły wszystkich ludzi, którzy do tej pory tworzyli.